Dzień dobry, moi drodzy, mamy dzisiaj piątek 13, czyli w ogóle najbardziej superowy dzień na świecie. Jeżeli ktokolwiek z was wierzy w te głupoty, że dzisiaj jest piątek 13 i to jest jakiś nieszczęśliwy dzień, tu się proszę popukać. Dzisiaj jest fenomenalny dzień, pełen bliskości Pana Jezusa ukrzyżowanego. Najlepszy dzień tygodnia ever. No dobra, niedziela jest najlepsza, ale piątek też jest najlepszy, każdy dzień jest najlepszy. Jedziemy! Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam was bardzo serdecznie w odcinku piątkowym, czyli w odcinku biblijnym. Będzie dzisiaj mega super zdanie biblijne, bardzo oczywiste, ale bardzo potrzebne. Tak bardzo jest nam potrzebne. Posłuchajcie, Psalm 101, werset 3. Następujące kilka, dosłownie 7 słów. Nie będę zwracał oczu ku sprawie niegodziwej. Kochani, to jest bardzo ważne duchowo zdanie, bardzo ważne zdanie w umiejętności walki duchowej, w umiejętności jakby takiego duchowego zmagania się o własną świętość, o czystość serca, o po prostu bycie z Panem Bogiem. Nie będę zwracał oczu ku sprawie niegodziwej, czyli nie będę nawet tam patrzył. Kochani, to nie chodzi o żadną, nie wiem, nerwicę religijną, tak, że jak cokolwiek, nie wiem, spojrzysz na zło, to od razu zło. Nie, nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że trzeba siebie znać i trzeba też znać własną słabość. Kochani, podam wam teraz bardzo oczywiście taki prozaiczny i głupi przykład z mojego życia. Ja jestem mistrzem oczywiście diety, nie jestem na diecie od zawsze, będę pewnie do końca życia i zawsze będę nie do końca usatysfakcjonowany z tym, co w związku z tym robię, ale jestem, nie? I kochani, złapałem się już na tym miliony razy, nie? Że kiedy, nie wiem, mam już wypełniony swój plan dzienny na to, ile kalorii mogłem zażreć i tyle zażarłem. I przychodzi wieczór, jestem oczywiście głodny i chciałbym coś zjeść. To pojawia się taka pokusa w mojej głowie, nie wiem, wracam tam skądś tam do klasztoru na przykład, i wiem, że jest lodówka, nawet dwie w sumie, w Łodzi. Jedna jest na nabiał i takie inne rzeczy, druga jest na mięsa i inne rzeczy. W sensie jakieś tam, wiecie, wędlinki, kurczaczki i tak dalej, o ile są. I mam taką pokusę zawsze wieczorem, chociaż wiem, że już tego dnia nie będę jadł posiłku. I mówię sobie tylko tak, ja tylko zajrzę zobaczyć, co jest. Na przykład szczególnie ta pokusa mnie dotyka, kiedy, nie wiem, nie byłem na obiedzie, wiem, że bracia zrobili pewnie coś dobrego, pewnie coś zostało i jest w lodówce. I ja sobie mówię w głowie, zobaczcie, jaki człowiek jest naiwny, ja chcę tylko zobaczyć, co jedli. W sensie, co dzisiaj ten brat zrobił na obiad? Nie będę jadł, bo wiem, że to już nie jest moja pora na posiłek. Wiem, że dzisiaj swój limit wyczerpałem. Ja tylko zajrzę. I goni. No sprawa jest prosta, nie? Prawie zawsze, jak się uchronię przed tym, żeby zajrzeć, to okej. No to wtedy rzeczywiście wracam do celi, nic już nie zjem tego dnia, plan zrealizowany. Jak zajrzę, no to jest takie 10% przypadków rzeczywiście, że nie zjem, tylko zobaczę. Ale w 90% tam jest zawsze coś fajnego, no i się kończy, nadprogramowym posiłkiem. I kochani, nie chodzi o to, że lodówka to jest sprawa niegodziwa, nie? Nie. Ale kochani, tak działa zło. Zło bardzo często cię prosi, tylko zajrzyj. Tylko spójrz. Kochani, to dotyczy bardzo wielu rzeczy, gdzie jesteśmy kuszeni do tego, żeby tylko zobaczyć. Przecież wiem, że nie chcesz tego robić, wiem, że nie chcesz tam wchodzić w te grzechy, ale tylko sobie zobacz, kochani. Jeżeli ktoś z was kiedyś walczył na przykład, nie wiem, z nieczystością, z pornografią i tak dalej, to myślę, że znacie doskonale taki mechanizm. Ja sobie tylko zobaczę. Ja tylko zobaczę parę obrazków, nie? Nie chcę nic więcej, ja tylko, ty tak se tylko poprzeglądam. Kochani, no to jest oczywiste. I oczywiście, że tak powiem, po sprawie to jesteśmy mądrzy, nie? Mówimy, jak ja mogłem być taki głupi, że ja się dałem wziąć na taki prosty numer, jak tylko se zobaczę, nie? Nie zwracaj oczu ku sprawie niegodziwej. Kochani, po prostu absolutne podstawy duchowej walki. Nie patrzcie tam, gdzie nie trzeba. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, dziękuję wam bardzo za kolejne spotkanie i zapraszam na jeszcze oczywiście jedno jutrzejsze sobotnie, ostatnie tego tygodniowe, które jeszcze zrobimy. Miejcie dzisiaj najpiękniejszy dzień, w którym nie będziecie waszych oczu zwracać na rzeczy niegodziwe. Patrzcie tylko na piękno, na dobro, na miłość, na świętość, czyli mówiąc tylko na Pana Boga i na pięknych ludzi, których mamy wokół i na piękny świat, a nie na te rzeczy, które są niegodziwe w nim. No właśnie. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię. Z Bogiem, pa!